Dzień dobry, na kalendarzach czwartek, 10 dzień marca. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym wydaniu palmiarnie czeka remont, parkomaty z nowymi funkcjami i zaproszenia. Jak co czwartek do studia prasowego, ale także na maraton pisania wniosków i do udziału w giełdzie zabawek. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Zieloną wizytówkę Gliwic, czyli miejską palmiarnię, czeka spory remont. Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił właśnie przetarg na projekt budowlany i wykonawczy wymiany pokrycia ścian pawilonów. W czterech blokach dotychczasowo mocno podniszczona już okładzina zostanie wymieniona na nową. Przewiduje się, że będzie ona wykonana z nowoczesnego tworzywa, jakim jest poliwęglan komorowy. Dodatkowo montowane będą nowe okna z możliwością mechanicznego uchylania. W pawilonie historycznym wymieniony zostanie również stalowy podest, pomocny przy pielęgnacji najwyższych okazów palm. Termin zgłaszania ofert mija 16 marca. W całym mieście funkcjonuje obecnie 109 nowoczesnych parkomatów. Nie służą one jednak wyłącznie regulowaniu płatności za pozostawienie samochodu, ale stopniowo zyskują coraz więcej nowych opcji. Do nowych funkcji, które zostały uruchomione 3 dni temu, należy m.in. możliwość przeglądania miejskiego kalendarium imprez kulturalnych i sportowych, a także sprawdzanie rozkładu jazdy autobusów. Wszystkie te funkcje dostępne są w formie graficznej i jako nakładki na plan miasta. Tym samym tak zwane piapy przestały już służyć wyłącznie kierowcom. W następnej kolejności ma zostać natomiast uruchomiony moduł informujący o utrudnieniach na drogach i innych zagrożeniach występujących na obszarze miasta. W najbliższy weekend w Gliwicach odbędzie się giełda używanych zabawek. Organizatorzy przekonują, że starych pluszaków, gier czy puzli nie warto wyrzucać, ale za symboliczną kwotę można przekazać innym dzieciom. W sobotę w godzinach od 10 do 12 już po raz 15 pohandlować będzie można w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Barlickiego. Natomiast w niedzielę drugie życie będzie można ofiarować swoim zabawkom w Sośnicy w budynku pływalni Neptun. Osiedlowa giełda zabawek rozpocznie się o godzinie 14 i również potrwa 2 godziny. Siódmego marca ruszyła procedura naboru wniosków do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Tym razem propozycje projektów do sfinansowania z miejskiej kasy składać mogą nie tylko rady osiedlowe oraz radni miejscy, ale także wszyscy mieszkańcy, którzy osiągnęli 16 rok życia. Często to właśnie oni najlepiej wiedzą, co w danym miejscu jest najbardziej potrzebne. Aby mogli aktywnie włączyć się w zmienianie swojego najbliższego otoczenia, wystarczy pomysł oraz poprawnie wypełniony wniosek, do którego dołączona zostanie lista z 15 podpisami poparcia dla naszej inicjatywy. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta do 18 marca. Jeśli ktoś ma problem z wypełnieniem wniosku, po pomoc zwrócić się może do Ośrodka Studiów o Mieście. Wolontariusze z tej organizacji będą pomagać w ich wypełnianiu we wtorek, 15 marca, w godzinach od 17 do 20. Znajdziecie ich w siedzibie Rady Osiedla Śródmieście przy ulicy Zwycięstwa 13/1 w oficynie. Dziś studio prasowe wypełniło się sporą dawką pozytywnej energii. To za sprawą gości, samych pań, które reprezentowały Miejską Bibliotekę Publiczną. Wśród nich była, jak się okazało, najlepsza bibliotekarka województwa śląskiego, czyli pani Marta Kryś, której serdecznie gratulujemy. A Państwa zachęcamy do głosowania na jej osobę w drugim etapie ogólnopolskiego konkursu na Bibliotekarza Roku, w którym pani Marta weźmie udział. Głosowanie odbędzie się w formie plebiscytu internetowego na portalu sbp.pl w terminie od 18 kwietnia. Dzisiejsze spotkanie było także okazją do podsumowania tego, co wydarzyło się z inicjatywy biblioteki w minionym roku. Czasem ma pan czas na książki, a wypożycza pan, kupuje? Kupuję. Kupuje, dlaczego nie wypożycza z miejskich bibliotek?
czytam na tym. Znaczy myślę o audiobookach, tylko tak naprawdę to w ogóle nie wiem, czy mam na to czas. Ale ponoć słyszałem, że jest w ogóle bardzo fajne. A audiobooki? No tak, właśnie audiobooki tak bardzo wygodne są. A czy wiecie, że właśnie audiobooki też można z biblioteki wypożyczyć? To nie wiedziałam. I gry planszowe również. Zaskoczone? Tak. Skorzystacie? Z tej oferty? Może. Jak widać, z tym czytaniem jest różnie i z wypożyczaniem też. W sumie to chyba więcej osób powiedziało, że korzysta z usług Biblioteki Miejskiej, a jakie są, że tak powiem, statystyki, dane na ten temat? Czy rzeczywiście więcej osób przychodzi do Was niż na przykład w roku ubiegłym? Mamy coś na ten temat? Mamy bardzo dużo informacji na ten temat. Myślę, że statystyki są budujące i potwierdzą to, że coraz więcej osób do nas zagląda. Zresztą sonda też dostarcza bardzo ciekawych dla nas informacji, które niejako potwierdzają nasze obserwacje. Jesteśmy przygotowane na różne ewentualności, stąd też coraz szersza nasza oferta. Jeśli chodzi zaś o liczby, to poproszę panią Martę o to, żeby zaprezentowała nasz plakat. Mógłbyś skomentować te liczby? Tutaj zawarliśmy takie rzeczy, które są dla nas też miarą takiego naszego ubiegłorocznego sukcesu, bo tak chyba trzeba o tym powiedzieć, ponieważ w ciągu całego roku czytelników mieliśmy o 3,5 tysiąca więcej. Tych osób było 43,5 tysiąca, które były użytkownikami biblioteki. Jeśli pomyślimy o tej liczbie, no to jest naprawdę miasto w mieście. To jest miasto ludzi czytających. Więcej niż Knurów, tak? Więcej niż tak. I więcej niż Sośnica i Łabędy razem wzięte. Także przychodzą do nas ludzie i to jest ogromna grupa. Bardzo nas to cieszy. Cieszy nas też, że tak licznie biorą udział w wydarzeniach, które organizujemy. W ubiegłym roku było ich 1875. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Wyniki naszej pracy można śledzić na naszej stronie internetowej tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku, profil Telewizja Imperium Gliwice. Za chwilę prognoza pogody na wietrzny piątek. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze wydanie wiadomości o stałej porze. Życzę spokojnego popołudnia.